Cześć wszystkim. Dzisiaj znajdujemy się w austriackim Wechsel Trails. Chcielibyśmy Was zabrać całą ekipą Bike School na kozackie traski, takie jakie tutaj znajdziemy, i pokazać Wam parę bardzo przydatnych tipów. Jeżdżąc na takich bandach, które widzicie zaraz za mną, pamiętamy przede wszystkim o linii. Zaczynamy bandę i kończymy bandę z góry. Pamiętamy o tym, żeby patrzeć na koniec zakrętu i dobrze się bawimy. Jesteśmy na jumplinie i oprócz tego stoliku możemy spotkać takie przeszkody jak shark fin. Na takim shark finie pamiętajmy, że jeżeli chcemy się wybić, to trzymajmy się tej górnej linii. Pozwolimy temu rowerkowi fajnie lecieć pod pewnym ukiem, niż wbijać dołem i latać na wprost, bo to po prostu nie działa tak, jak powinno działać. Jesteśmy obecnie na naturalnym singlu, czyli na trasie enduro. I co tutaj widzimy? Stromsze zjazdy, leciutkie podjazdy, korzenie, kamienie i trzeba wybrać sobie odpowiednią linię w zależności na jakim poziomie zaawansowania jesteście. I teraz tak jak tutaj widzimy, po mojej prawej stronie często wyjeżdżona linia, to co mamy wyjeżdżone, ale na przykład spotkacie tutaj trawersowo schodzące korzonki. Należy wybrać odpowiednio tak linię, żeby zmieścić się między tymi korzeniami. Oczywiście można przejechać po korzeniu, odpowiednio wcześniej odciążyć przednie tylne kółeczko i wklejamy się tutaj w kolejny segmencik. Ale co tutaj spotkamy? Ciasny zakręt. Musimy tutaj w nitce zwolnić, żeby się zmieścić dalej. Albo osoby bardziej zaawansowane lecą sobie bardziej lewą stroną, zewnętrzną stroną, dobre odciążenie, ciśnięcie rowerka przy zjeździe, większa prędkość i oczywiście zewnętrzną stroną już tutaj tego zakrętu wyjeżdżamy z większą prędkością i bawimy się dalej w terenie. Kolejna rzecz, którą znajdziecie w terenie bardzo często i powiem Wam i w bikeparkach, i na naturalnych singlach, w różnych miejscach, to są łatwiejsze i trudniejsze miejsca. I tutaj mamy tego przykład, prawda? Jedna linia z kamieniami, delikatny dropik do skoczenia. I osoba bardziej doświadczona przelatuje to, przeskakuje, prawda, odciąża, dociąża, byle szybciej i byle płynniej. Osoby mniej doświadczone wybierają zewnętrzną linię. Widzimy tutaj, ona jest bardzo fajnie pokazana. Mamy jeden malutki, drugi korzonek, natomiast jest to bardzo bezpieczne. I naprawdę na wszystkich trasach znajdziecie w trudniejszych miejscach po prostu takie objazdy. Pamiętajcie, wjeżdżając na naturalnego singla, czyli na traskę enduro, spotkacie różne fajne rzeczy. Kamienie, korzenie, rolery, bandy, wąskie przejazdy, stromsze przejazdy, podjazdy. I to jest wszystko fajne, bo jest dla wszystkich ludzi. W zależności na jakim poziomie zaawansowania jesteście, tak sobie jedziemy. Przeskakujemy, przelatujemy, przejeżdżamy, odciążamy, dociążamy. Po prostu miłej zabawy w terenie i będzie fajnie.